Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku M-Krik, M-Krik, dobrze powiedziałem. Odcinek to jest chyba, kurczę, który? Powinien być ósmy. A chyba na pewno ósmy. Dobra, dzisiaj kupujemy wały, jedziemy wałować. Wały uprawne, wreszcie to zmienili. 47 tysięcy, kup. Bez tablicy, bo po co mi tablica? Światełka. Nie będziemy sobie wałować. Nie będzie jakiś długi odcinek, no bo nie mam innej roboty zaplanowanej chyba. Ty. Synek. A no bo on zapróbował ruszyć. A ja nie mam manualnej, tutaj w sensie jedzenia podpisanego chyba. On próbował z A1 ruszyć i coś mu troszeczkę nie wyszło. Dlatego on się tak dławił, dlatego on tam 5 na godzinę. No ale no dobra, trudno. Gra po prostu źle biegi, dobra. On powinien w ogóle z C1 sobie ruszyć, tam C2 jak rusza. Potem już widać, jak na cel wrzucił, to już fajnie szło. Dobra, rozłożymy wały, to zobaczymy, co jest tam lewo. W sensie, czy tam nie trzeba nawozu wystrzygnąć. Jak to pole zwałujemy na odcinku, to będzie dobrze. Bo ja mam czas 20 minut. Dobra, 2:30 maksymalnie. Do tego sprawy użyjemy sobie szybko GPS-a. Żeby to... Dawaj, John Deere, pójdziesz, wiem, tylko że ty złe biegi dobierasz, kolego. Wrzuć te C. A nie na B4 go męczysz. C wrzuć. Kto go na ten, na B męczy, wie. Gdzie to było? To było tu. Kurde, tak też jak się gra farmingi stare. I tamten panel w ogóle inaczej, jak na przykład gra na serwerze 15, to bot i tam wszystko jest. Znaczy dzisiaj rano też grałem przez chwilę, bo sprawdzałem sobie mapę. To jest ten maksymalny kolor już? Jakie wymaga wałowania. Sobie wyłączę to na chwilę. A nie, tu 72 jest to nawiezienia, w sensie pole 72. A i nasze pole też są na razie nałożenia, dobra. Już wszystko wiem. A, bo tu było dorywane, to jest trawa do tego. Było tutaj na drugi stopień nałożenia. Bo tak jakby trawa dała mi jeden stopień nałożenia, ja to potem do siewnika, jak miałem nawóz, dorzuciłem. To już wyskoczyła druga. No i dobra, uprawiamy sobie to. Na spokojnie. Ile mam w tym farmingu? 145 godzin? Powiem wam tak. Fajnie się gra w tego farminga 22, ale... To jakoś tak, to nie jest to samo co na przykład 15. W sensie w 22 jest dużo lepiej, no nie ukrywajmy się, tak? Bo jest to nowszy. Farming. Jest dużo fajnych maszyn tutaj. Oryginalnych przede wszystkim. Jest opcja wałowania, czego nie było na przykład w 15, 13, 17 też nie było, w 19 też nie było. Jest taka opcja wałowania, opcja zbierania kamieni, fajne tekstury to są w ogóle. Więc no. Dobra, elegancko idzie. Uwielbiam te wały. W sumie to nie wiem, czy dobrze jest to zrobione. W sensie jest zrobione. Jest to dobrze, że nie ma 6-metrowych wałów, dalbo na przykład. By były połowy mniejsze. No ale. Nie mnie to oceniać. Po prostu twórcy chcieli tak, no to tak dodali, no.
A te rolki, że doda... w sensie rolki. Kurde. A wały się mówi. To są wały, a nie rolki. Bo kiedyś pisało rolki i... W tym pierwszym patchu pisało rolki na przykład, a nie wały. Taka ciekawostka mała. Zresztą kto gra Farminga od premiery, to powinien o tym wiedzieć. Albo jak ktoś ogląda YouTube, to też powinien o tym wiedzieć. No właśnie nie wiem, chyba skoczę tu znowu. A nie wiem, czy po wałowaniu mogę sypać nawóz. Nie, tekstura niby się zmienia. Chyba. Lekko jaśniejsza jest po tym wałowaniu, także powinno się chyba dać. Nie, to się poczeka najwyżej i się rzuci dopiero. Się dopiero rzuci. Się dopiero rzuci jak ten. Jak wyskoczy pierwsza faza, nie? Czyli jutro, w sensie w październiku. Fajnie idzie na tym C4. Z wałami tak można tylko 12 godzin jechać, więc... Bo ma taką wał... To nie chodzi, że John Deere, tylko... wały mają taką prędkość ustawioną. To fajnie słychać tam jak te... Te pierścienie, czy chyba jak, czy coś tam. Na wale te, takie... No pierścienie to są chyba. Jak to fajnie tam chrobocze słychać. Jak to tam się ociera o siebie. A fajne jest w ogóle w tym farmingu to, że jak się kupi... O, kamienie. Coś tu nie pozbieram do końca. O, i teraz widać, jak przejechałem przez kamień. O, i ten też będzie widać. Że jak go w glebę wcisnę, czyli te wały poprawili. Bo na początku tych wały nie działały. A jeszcze jedną rzecz sobie sprawdzę. W przyszłym sezonie zasieję jedno małe pole w kamienie. Nie będę zbierał. Małe, na przykład 44 chyba. To jest malutkie pole i tam dużo samotnie nie będzie. Dlatego sobie tam to pole przetestuję sobie. I zasieć sobie w te duże kamienie. I przejechać po tym wale. Bo posiadanie trzeba wałeś, tak? Dlatego chcę zobaczyć, czy te kamienie po prostu się wbiją w ziemię, czy będzie ich trochę mniej po prostu. Nie, chcę to po prostu sprawdzić, dlatego takie jedno pole to samo będę miał. No i dobra, i na GPS-ie fajnie idzie. No wiadomo, bo to GPS. No ja chcę dokładnie to zrobić, jeszcze dokładnie, no ja chcę to szybko zrobić, bez nakładów. Mógłbym na rękę zajechać, ale to bym musiał kierować. A tak nie muszę i mogę się skupić na dialogu. Tego co widzę, jak to idzie. Chyba to pole tylko zdążymy, ten kawałek pola zdążymy złałować. Na drugie pole już nie dojedziemy. To jest ostatni odcinek z września. Potem będzie w kolejnym odcinku już chyba soja. Soja na pewno. A nie wiem, jak to z tym słonecznikiem będzie. Czy słonecznik dojdzie, czy nie. Dobra, zrobię sobie jeszcze jedno kółko z tymi wołami. W sumie. To jest obojętnie, kto się wałuje. To jest farming, to wiadomo, że czy pojadę po skosie, czy prosto, czy naokoło, to i tak robota będzie zrobiona. Generalnie powinno się jeździć z wałami tak, jak jest ściany. Co fajne jest, to dwa poprzeczniaki zrobić i jeździć tak, jak ściany. On sobie D2 wrzucił. No skoro jest na D2 lżej, no to... niż na C, no to niech jedzie sobie na tym D2, no. Zredukował do C, było słychać i widać. Było widać tę redukcję. Czekaj, ja się dziwię, dlaczego on te D2 w ogóle wrzucił sobie.
Zamiast na tym C3 cały czas jeździć sobie. Ciekawe, czy go tu na górkę wciągnę? Nie, już go wciągnę. Ciekawe, czy zmienię znowu na to D, czy będzie go pił, czy będzie dawał mu na C. Kurde. Jak to chodzi pięknie. Miód dla uszów. A tak a propos miodu, to nawet nie wiem, jak, ile tam jest palet. Dawno tam nie byłem. W sensie przebiegałem na lagie sylwestrowym, ale zapomniałem. No ja nie gram tego farminga tak naprawdę. Dwójeskę, dwójkę. Kiedy ja ostatni raz grałem? Chyba w Sylwestra. W sensie w Nowy Rok. To co miałem tego liwa. To jest chyba mój ostatni raz, kiedy grałem farminga 22. 1 stycznia. Cały dzień nie grałem, na pewno. W żadną grę. Znaczy, źle powiedziałem. Odpaliłem sobie jednuszę na jedną grę i wyłączyłem kompa, bo tak mi się nie chciało grać. To pamiętam, że włączyłem tylko jednusza na jedną grę. Tam chyba 18. Sobie włączyłem jedną grę i stwierdziłem, bo miałem ze Zbyciem grać na tym save'ie. Ale stwierdziłem, że tak mi się nie chce totalnie grać w żadną grę, że nigdy tak nie miałem, znaczy no nie wiem czy nigdy, ale... No. Nie wiem czy nigdy, ale no. Ogólnie nie chciałem się w żadną grę grać. Nawet Zbysiowi, nawet farminga odmówiłem Zbysiowi. Co mi się nie zdarza to często, żeby odmawiać jakąś grę. Znaczy CS-a to może, ale... Ale farminga to nie pamiętam, kiedy odmówiłem. Ostatni raz. Więc no. Ale nawet jeśli bym odmówił, to pewnie i tak bym sam grał farminga. Na singlu. Ale jakoś tak myślę, że... że nie grałem. W sumie dobrze na tym wyszedłem, to nie grałem. O, zapis. Tak. Zawsze jest zapis. Cosplaya sobie dodałem, ale cosplaya na razie nie będę używał, no bo nie. Jak tutaj coś będzie do roboty na tym polu, jakaś talerzówka albo kulter. A ja prawdopodobnie nie będę chciał na tym polu robić w kolejnym sezonie. Chyba, tak mi się wydaje. Więc tutaj będzie sobie cosplay latał sobie McCormickiem chyba. Albo John Deere będzie sobie tym kulturem latał. Będę tego 5-metrowego, czy tą Amazonkę 4-metrową, bo ja już nie wiem. Mam tego kultra Lemkena. Okej. Okay. O, teraz mu da. Teraz Johnny będzie miał co robić od tej góry. T3. Dusi go tam na ile? Na 1900 obrotów, ale nie zrzuci. Jest dobrze. A no to ta górka już jest zrobiona. Dobra, to teraz płasko jest. Teraz płasko jest, to będzie szło. 13, czyli mamy 13 minut, bo 13 zacząłem równo. No to akurat to zwałujemy, przejdziemy się na to drugie pole, rozłożymy się. Chyba zrobimy sobie tam miniaturkę i skończymy odcinek. Tak mi się wydaje. No, bo to miał być taki krótki, szybki 20-minutowy odcinek zwałowania. Bo nawoz nie będę wam pokazywał, bo to jest nudna robota. W sensie nudna. Nawoz to jest szybka robota. To tyk, tyk. W kolejnym sezonie wam pokażę nawoz. Najwyżej. A i kiedy jakaś seria z 22? Nowa? Nie wiem, szczerze mówiąc. Mam dwie nowe serie zaczęte. W planach zrobić z 15 jeszcze z timelapsów. Bo timelapsy ogólnie fajnie się wam ogląda z tego co zauważyłem. Wiersy robią. Nawet większy niż Farming 22, co mnie to w ogóle dziwi. Że 22 nie jest tak oglądaną jak na przykład 15 timelapse.
ale skoro ja lubię grać 15 i wam się podoba, no to czemu by nie? Mam dzisiaj 13 w ogóle wleciała, więc muszę zobaczyć co, jak tam się wyświetlenie nałoży. No. Ale spoko. Chociaż nie mogę powiedzieć, bo ostatni odcinek Stout Bolero, odcinek 7, nawet ładnie siadł. Jak na moje wyświetlenia, 27 to jest dużo. Znaczy dużo, to ogólnie jest mało na mój kanał, ale wita. W tym ostatnim czasie, no to... Jak chodzi o farminga głosowego, no to są dobre wyświetlenia. Na przykład taka 15, Czech Valery, Show 2 oczywiście, odcinek drugi 32 wyświetlenia. FS15, 7 na PGR w ogóle, 4,51 wyświetlenia, nie wiem skąd. Ten jest trochę gorszy, Kiszonka na PGR jak robiliśmy to też 40 wyświetleń. Pierwszy odcinek z PGR jak rozsytuowaliśmy wapno 67 w ogóle, co w tym czasie jest niemożliwe. Pierwszy odcinek na Czech Valery 57, także no. A ostatni M-Click 7 odcinek, który był 2 tygodnie temu. Kurde, ten czas zapierdziela. 2 tygodnie temu M-Click ostatni był. Dobra, wiem, że tam pewnie będzie te roczki takie niedoprawione. Niedowałowane, ale... Dobra, walić tam. 2 tygodnie temu. Jak ten czas leci. Serio? 2 tygodnie temu? Czekaj, kiedy to było wrzucone w takim razie? 17 grudnia. A dzisiaj jest 4. Dzisiaj jest 6. Bo ten film chyba w czwartek ma być. Czekaj, muszę zacząć film na jutro. Zarządzaj filmami. A, bo ja bośnicę miałem zrobić. W sensie mam nagraną, ale nie mam obrobionej jej. O kurde. Czy o kurde. To trzeba będzie ją zrobić zaraz. Po tym odcinku to się będzie wrzucać, to akurat będę miał czas, żeby obrobić się bośnicę całej. I to będzie godzina. Będzie godzina. Gdzieś tak godzina 10 będzie się robił. Bo tak zawsze mam. Jak nic nie robię na komputerze, tak godzinka. No to tak jest od 50 minut. Kurde, znam, że mnie dowalało tam. Tak u mnie się robi zazwyczaj. Uuu, to na trochę dużo. Oraz taki przejazd, to najwyżej to przejadę i ten końcówkę jedną sobie zwałuję. U mnie to tak zawsze. To tak jest 60 minut. Do tak do godziny 20, nie? Tak więc no, u mnie to tak normalne jest. Z moimi podzespołami to tak jest normalne. Jak nic nie robię na kompie, no to tak... Oj, no to jest... No to jednak musi sobie kanał. Program przerobić z... się przyspieszyć z... 2 godzin no, do tych... 11, może 15 minut, nie? Dobra, tam dalej nie jadę, składam się. Jedziemy te malutkie dwa przed gospodą zwałować pola. Bo to tam na 3 przejazdy będzie zwałowane. I będziemy kończyć, to będzie akurat 20 parę minut odcinka. 53 nie wałuje, no. No w zasadzie przejadę się tą drogą tutaj, co jest koło 55, tutaj w lewo. Nigdy nie jechałem na odcinku. Ogólnie chyba na tej mapie jeszcze niczym nie jechałem tutaj, w tym miejscu. Znaczy u artysty robiłem na tym polu już, na tych trzech. 54, 53, 55.
Pamiętam, że sam je łączyłem i tutaj siadłem na nich, to wiem. Ale tak, żeby tą drogą jechać, to tym przejazdem, to zawsze jeździłem. Bo zawsze to pole było tutaj pierwsze, bo to samo tutaj wielkie pole. Wszystkie połączone w jedno. I to pierw zawsze było koszone i potem tam się przejeżdżało. To tak zawsze szło. Dobra, to już bez GPS-a, bo tu ile? Dwa kółeczka, szybkie, malutkie się zrobi. O, ja chcę sprawdzić jedną rzecz, póki jeszcze jestem tu. I mam kamienie jeszcze. Czy te kamienie się zwałują, czy zostać się z nimi sami? A, czyli jak są w kupie, to nic się nie dzieje, dobra. To tylko tyle chciałem wiedzieć. Tak naprawdę. Kurde. Widziałem to. Czekam, aż wyjdzie jakaś polska mapa. Znaczy, dobra. Źle powiedziałem. Jak wyjdzie jakaś fajna mapa. Jakieś fajne, sensowne modyfikacje, nie? No bo na razie to co? To same konwerty z 19. Osiny nie będzie, więc to sobie wybicie z głowy. Na moim kanale osiny nie zobaczycie w tym roku. Znaczy w tym roku, w tym farmingu nie zobaczycie osiny, no bo jest... No bo nie jest oryginalna osin. Jest dużo innych fajnych map niż osina. Znaczy fajnych, no na pewno dużo fajnych map jeszcze wyjdzie do farminga niż osina. W ogóle teraz to nie wiem co się dzieje na Facebooku. Dzisiaj przeglądałem Facebooka. Dzisiaj, czyli 4 stycznia, jak to nagrywam. To taki wysyp jest tej osiny na tych grupach, aż to w ogóle nie dzisiaj, tylko... Zważyłem, jak tą osinę ktoś wydał. Na LS Portal, to wszyscy... Wszyscy na tej osinie grają. I tylko hashtag osina FS22. Takie są podpisy. Na grupach wszędzie. Osina hashtag osina FS22. Więc no. Dawaj. O, ten kamień na przykład zniknął, tam jakiś mały był i zniknął. A ja to na Libie chyba siałem którymś. Na pewno nie na Sylwestrowym, bo na Sylwestrowym to pamiętam, że o 2 w nocy odpaliłem M-Click. Czyli tam o 3 nawet. Nie, o 3. O 3 M-Click odpaliłem. O 3, tak. Bo od 1. Do 3 robiłem... Taki test sobie, co mówiłem, że miałem go zrobić. Na różne typy uprawy. W sensie rodzaj uprawy. Czyli, że kulter, talerzówka, ściernisko, mulcher. I powiem wam, że... Ja nie zauważyłem różnicy między uprawą... Na przykład... O, też sama orka była. Nie zauważyłem różnicy między orką, a na przykład siewem ściernisko. Znaczy, owszem, różnica była, ale to tam była różnica maksymalnie 30 kilo. No to nie warto się w to bawić nawet, szczerze mówiąc. W sensie pod odcinki tak, okej, okay, ale poza odcinkami, żeby na przykład sobie was ogarnąć, no to w ściernisko walić, nie? Jak chcesz na przykład, jak mam, nie wiem, dużo pól do zasiania, a na odcinku chcę zasiać na przykład 2-3 pola, które sobie uprawię, tak? Bo fajnie na odcinku jest, żeby sobie tam pouprawiać i posiać, a nie tylko samą ściernisko, nie? No to wiecie. No ale tak ogólnie to stwierdziłem i sprawdziłem to przede wszystkim. Oczywiście Maniaszkowi dziękuję, że mi pomógł troszeczkę w tym.
Niestety, jak już kosiłem, to już nie mógł być przy tym. Już musiał kończyć. Ale no, na Liwie był i widział. Wszystko było nagrane na żywo. Wszystko jest pokazane na żywo, jak to było robione. Wy tego zapisu nie macie, ale ja go mam. Więc no tak. No tak, wracałem do Maniaczka. Jeśli ktoś nie wie, kto to jest, to nie wiem, może no, Maniaczek 2020. Taki ma nick na YouTubie. A jeśli ktoś oglądał kiedyś moje stare filmy, no z Kolonii na przykład, pierwsze chyba 7 odcinków z nim było, to jest polski zwany, jeśli ktoś by nie wiedział. No także takie małe sprostowanie dla was. Dobra. Tu dojedziemy do tego, do domku i będzie skończone. W sensie skończone. Co to zwołuję poza odcinkiem za chwilę. Mi się będzie film przesuwał. Bo zostało mi jeszcze tylko 43 do zwołowania. Ale to tam raz dwa pójdzie. 43. To nie jest jakieś duże pole. Tam się dobrze GPS-y ustawi na prosto to. Tam maksymalnie 10 minut i po robocie będzie. Dobra, także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, zostawcie mi kanał, wpadajcie na kolejny film. Trzymajcie się ciepło, cześć!